tu trzy, tam jeszcze dwie, tu już jest pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć bel. Ale wcześniej jeszcze na działce zrobiłem 80, a chyba ary czy 90. Zrobiłem 8 bel i tam jeszcze na siano zrobiłem 6 i teraz 10. Czy tam te 3 działki. Nic, lecimy. 33 stopnie pokazuje. Suche sianko, masz szeleści, nie będziemy owijać, poleżą jeszcze przez noc. W końcu DPF się przepala, tyle czasu się nie przepalał, już mamy belę. Takie suche, że taki wałeczek idzie cały prawie wciągnąć, cały albo prawie. Przynajmniej na poli się zaoszczędzi. A już sprawdzamy ziarna, twarde. Trochę co tam zostanie popadał, to miejscami trochę odeszło, ale dzień, dwa, dzisiaj taka pogoda, to wyjście. Trochę miękko patrzę. Pomiera, bo by było trzeba zęby wymienić po bokach tam te sześć by to wymiany. Ale jeżdżę tam nie kłowie to tam. Dołeczki trochę zostaje się, no ale tam George. Tak jest bel, to tam próchnica będzie chociaż może. Motogodzin razem 417. Jeszcze 250 do następnego przeglądu.
by poszło, ale potem go ze sznurkiem załapałem, bo to całe pyły latają do góry. Trójka to i tak jest tak 8 na godzinę, 7-8 to i tak bajki. Aż czuć sianeczko, jak pachnie. Dzień wałków i małe takie łosy. W lesie trochę się pobawić. Tak o, to już fajnie, bo zielono mamy. Trzeci pokus będzie rósł. Kolejna bela. Fajnie idzie. Za dużo gazu dam, spadłem trochę, sypałem się, zrobił, ale minie. Ale te bele będzie trzeba na górkę wywieźć, bo może w nocy przywalić, czy co, lepiej już wywieźć i mieć bezpiecznie, żeby to suche. Tyle by było, bo patrzę trochę, jest 8 minut. Ostatni był długi film. Ale taką pewną dobitę są. Co do następnego? Dobitę, tego.